Kto lubi samochodowe opowiastki, ręka do góry. Widzę. Ja też bardzo lubię. Także pogadamy sobie dzisiaj po raz kolejny o kupowaniu samochodu używanego. Pamiętajcie, że wciąż średnia wieku pojazdu w Polsce to jest około 14 lat. Yy, ta średnia, myślałem. Jakieś kilkanaście lat temu już się będzie zmieniać, a niestety się nie zmienia. Lubimy samochody starsze, jeździmy nimi, lubimy, no bo jeździmy, bo musimy, prawda? Bo czasami tak w życiu też wychodzi. Staramy się wszakże jeździć samochodami jak najlepszymi, bo samochodu nie kupujemy tak bezuczuciowo jak sprzęt AGD czy nawet sprzęt komputerowy, z którego ostatnio korzystamy bardzo dużo. Samochody kupujemy z jednej strony rozumem, ale z drugiej strony sercem. I dzisiaj chciałem Wam dać taki przyczynek do pomyślenia o tym, co byście woleli: krajówkę czy auto z importu. No, to jest temat, który się przewija tutaj od momentu, kiedy tak naprawdę historia uwolniła nam Rzeczpospolitą od dawnego ustroju. Zjechało się wtedy samochodów y, używanych z zagranicy tej zachodniej bardzo dużo i od tamtej pory szafujemy sobie tymi samochodami. Sprowadzamy te samochody, eksportujemy jeszcze gdzieś tam dalej y, na wschód albo robimy reeksport y, y, nowych samochodów z powrotem na zachód, prawda? Przycinając na tym parę złotych. No, jest załóżmy wolny rynek, możemy z niego korzystać y, i teraz. Czy rzeczywiście kusić się i silić się, że ja, jeżeli kupię samochód um, używany, to będzie to tylko i wyłącznie krajówka? Czy też odważę się, wykaże się cywilną odwagą i spróbuję zakupić samochód używany? Jakie są zalety krajówki? Bez wątpienia jest to. Pochodzenie tego samochodu i historia. Czyli znamy jego historię, odkąd mamy dane samochodów w Cepiku, wiemy, kiedy miał przegląd, jaki, jaką kolizję, jakie szkody z ubezpieczenia, kto to ubezpieczenie płacił, ilu miał właścicieli, czy przeglądy były wykonywane na czas, mówię o tych rejestracyjnych, czy ubezpieczenie było płacone na czas. Wiemy mniej więcej chociaż, czy o ten samochód chociaż troszkę dbano, bo jeżeli ktoś regularnie robi te wszystkie rzeczy, to znaczy, że przywiązuje do tego wagę i że ten samochód jest dla niego czymś ciut bardziej Bardziej istotnym niż tylko przedmiot typu odkurzacz. Jakie są zalety samochodu z importu? No jest ich też troszkę. Ryzyko samego zakupu jest większe, gdyż tej historii nie będziemy w stanie zgłębić. Historia samochodu pisze się tylko i wyłącznie w jednym kraju. Jeżeli na przykład ktoś eksploatował samochód w Niemczech, a potem kupił go ktoś w Holandii, to już ta historia Holend niemiecka nie jest w dokumentacji holenderskiej zapisywana. Tak samo jak ktoś go z Holandii sprowadzi do Polski, no to też historia pisze się tylko od momentu sprowadzenia tego samochodu przez granice Polski i zarejestrowania go w naszym kraju. Czyli jest Unia Europejska, ale w przypadku rejestracji i historii samochodów, tak jakby troszkę jej nie było. Każdy kraj robi to po swojemu. Czyli przede wszystkim musimy wykonać. Maksymalnie dużo czynności, żeby historię tego samochodu poznać. Nie wierzyć w to, co mówi sprzedawca, tak do końca i nie zawsze, tylko trzeba zgłębić dokumentację i spróbować tę historię poznać. Są oczywiście samochody w Niemczech, w Holandii, we Francji, we Włoszech, które można kupić i mówi się: Proszę bardzo, jest książka, jest pierwszy właściciel, są tutaj karty związane z przeglądami. Też trzeba zwrócić na to baczną uwagę, czy owa książka nie jest podrobiona, bo jeżeli faktycznie ktoś kupił samochód w miejscowości. Hmm, Jaka jest włoska miejscowość, pierwsza, która Wam wychodzi, przychodzi do głowy? Montepulciano. 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 Mediolan to jest wielkie miasto. Załóż Montepulciano, prawda? Jadę kupuję Fiata Punto z Montepulciano. I mam tak, zakupiony w Montepulciano, serwisowany w Montepulciano. Pierwszy przegląd Montepulciano. Yy, tam pan Ferutti w Montepulciano, prawda? Pach, 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 pach. pach. Wszystko jest poprzybijane jedną pieczątką. Już się powinna zapalić kontrolka. Czy aby na pewno ten samochód nigdy z owego Montepulciano, niezwykle gościnnego zresztą, słynącą z wielu przymiotów, yy, czyli nigdy tego Montepulciano nie opuścił, żeby nigdy się nie przeprowadzić, żeby nigdy tego przeglądu nie zrobić nigdzie indziej. No być może Włosi są przywiązani do swojej mammy i tam będą siedzieć, ale dajmy na to taki Holender, który jest troszkę globtroterem, który kiedyś kolonizował pół świata, prawda? I dalej ma winnicę w RPA. Ten już nie będzie tak siedział na tyłku jak Włoch. On będzie więcej się przemieszczał, on będzie więcej się przeprowadzał. Tu pomieszka trochę w Belgii, tu pomieszka troszkę w północnych Niemczech, prawda? I co? I też będzie miał Montepulciano, Montepulciano czy jakiś tam Van Vrood, Van w, rod, w, rod, w jednym tym... Se no nie, tu już się kontrolka powinna zapalać. Czyli zgłębiać historię tego samochodu. Z drugiej strony... Dobrze, muszę przejść do wady niestety, prawda? Jakie są wady samochodów krajowych? Wadą samochodu krajowego będzie na pewno to, że będzie dużo mocniej wyeksploatowany ten samochód. Generalizuję troszkę, nie mówię o wszystkich egzemplarzach, ale mówię ogólnie z moich doświadczeń wynikających z prowadzenia programu o samochodach używanych. Samochody krajowe są mocniej wyeksploatowane niż samochody eksploatowane na zachodzie Europy. Dlaczego? Zwykle tam ma się więcej samochodów i, i z tych samochodów korzysta się rzadziej i może troszkę w dłuższych trasach. My korzystamy z jednego samochodu, załóżmy, całą rodziną. Na krótszych dystansach wtedy ten Samochód jest po prostu siłą rzeczy bardziej wyświechtany Poza tym u nas się dużo mocniej soli drogi I jeżeli chodzi o konstrukcje japońskie To u nas ta korozja postępuje Dużo, dużo szybciej niż w przypadku Samochodów z importu, czyli jeżeli tak Przykłady teraz Ktoś chce kupić sobie używaną Honda Civic Krajową czy z importu Moim zdaniem lepiej poszukać z importu Jeżeli ktoś chce kupić sobie Trzyletniego mm, Volkswagen'a Passata z importu czy krajowy? I tu bym się pokusił o krajowy, załóżmy jakiś poflotowy, bo taki trzyletni pasat z importu będzie kosztował tyle samo albo więcej, ale może będzie miał znacznie większy przebieg niż krajówka. U nas się jednak aż tyle nie jeździ. Wszystko zależy oczywiście jak zawsze od okoliczności, ale to jest taka teza, którą każdy może powiedzieć i się wykwi po prostu od odpowiedzialności. Samochody krajowe mają swoje zalety i mają swoje wady, tak samo jak samochody z importu. W zależności od marki i modelu kierowałbym się w naprawdę różne strony widziałem samochody we Włoszech, widziałem samochody w Niemczech, widziałem samochody w Holandii, które były naprawdę warte uwagi i godne zakupu, a czasami te same roczniki oferowane u nas w Polsce po 8-10 latach eksploatacji na naszych drogach wyglądały po prostu jak totalny śmietnik. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce kupić sobie konstrukcję, czy bardziej oryginalną niż rzeczony już Passat, czy, czy tego typu samochody, też powinien zmonitorować rynek zarówno u nas, jak i za granicą. Jeżeli chodzi o old timery, tego nie można porównywać. Jak szukasz naprawdę świeżego, nie wiem, Mercedesa SL, szukaj w Europie, szukaj w Stanach, bo u nas ten rynek jest wciąż, on się rozwija przepięknie zresztą, ale wciąż jest bardzo mocno zawężony, więc próbowałbym te samochody importować. Jeżeli szukasz samochodu sportowego... Używanego kilku czy kilkunastoletniego, również kierowałbym się w stronę zachodniej Europy albo w stronę Stanów Zjednoczonych, bo tam można znaleźć tych samochodów dużo więcej. Tam oferta jest dużo większa. Nawet jeżeli chodzi o samochody niszowe, o samochody nietypowe, o samochody takie rarytasiki. Rary A jeżeli chodzi o samochody na maksa popularne. To tu nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że to jest 50% szans. Albo trafisz coś stąd, albo trafisz coś tamtąd. Zdarza się czasami, że wyszukamy stojącego gdzieś w szopce, na przykład Forda K. Mieliśmy takiego w programie, który miał kilkanaście lat i 54 tysiące przebiegu. Tyle że Ford K ma. To do siebie, że jest to tak prosta konstrukcja, że tam nawet jak samochód stoi, to tam się nie ma co zepsuć, bo nie ma elektroniki, nie ma czegoś, co, co nie wiem, co zeżre wilgoć, co, co skoroduje. Dużo plastiku, dużo prostej technologii i taki samochód wtedy warto łykać po prostu jak pelikan śledzie. Z drugiej strony znaleźliśmy Boże, co to był za samochód? Honda Civic, oczywiście w Holandii, z czego wiedzieliśmy, że mm, przesympatyczna niewiasta, która szukała tego samochodu, szukała już go w Polsce i mówi: Adam, jestem bezradna. Rdza, rdza, rdza i jeszcze raz rdza. Wszystko skorodowane. Tył samochodu praktycznie nie istnieje. Motor jeszcze pędzi do przodu, ale pff, skorodowana blacha już właściwie gubi koła i ciągnie się tyłkiem po ziemi. I mówi: Tragedia, nie jestem w stanie znaleźć sobie takiego samochodu. Pojechaliśmy do Holandii, ten samochód miał. 6 czy 7 lat, Magda, pozdrawiam Cię, yy, i znaleźliśmy naprawdę igłę, znaleźliśmy takiego Civic'a, ani śladu korozji, ani na tych cienkich elementach nie było, nie było korozji, ani na tych nośnych oczywiście absolutnie yy, też nie. Można? Można, słuchajcie, także wybierajcie, przebierajcie, zaczynajcie od internetu, przy okazji sprawdzajcie te samochody, jeżeli nie jesteście w stanie na terenie kraju podjechać i sprawdzić samodzielnie. Są tacy ludzie, są rzeczoznawcy z Autotesto, którzy zrobią to za Was, za parę stówek możecie wynająć człowieka, który sporządzi Wam pełną dokumentację fotograficzną, pełen opis tego samochodu, porozmawia ze sprzedającym i naprawdę opowie Wam swoimi słowami, po pierwsze o stanie danego auta używanego, po drugie opowie Wam o jego historii, o jego mankamentach, o jego dobrych i złych stronach. Przejedzie nim przez ścieżkę diagnostyczną, a przy okazji zrobi taką dokumentację fotograficzną, że będziecie mogli przy niedzielnym obiadku Tabletem pooglądać sobie to, bo jest to zrobione naprawdę zawodowo. Także czy krajówka, czy z importu? Oczywiście, temat rzuciłem, ale odpowiedź pozostawiam Wam.